Czasami trzeba połknąć żabę, więc łykam i przepraszam. Słowo wstępu. Przez długi czas broniłam Kijowskiego i nie przejmowałam do wiadomości oczywistości, które kładziono mi na talerzu. Chciałam wierzyć, że jest w nim wiele dobra, empatii i szczerości. Popełniane błędy spisywałam na karb matactw innych i jego naiwności oraz ufności. Ale dla mnie nie afera fakturowa jest ważna. Nie znam szczegółów, mogę się tylko domyślać i domniemywać. Od miesięcy nie interesuję się jego poczynaniami. Jednak ostatni miesiąc to wypływ kompromitujących informacji od tego pana. Otwarty list do Michnika, otwarty list do Surmaczyńskiego. I nie chodzi o tło, ale o formę. Publikowanie screenów z Messengera i do tego pewna prywatna korespondencja. Jak to mówią, dno i sterta mu. Dzień dobry, witam was dzisiaj z moją żoną. Taki nietypowy program. Chciałem w nim odpowiedzieć przede wszystkim na list otwarty skierowany do mnie przez pana Mateusza Kijowskiego. List, który jest pełen kłamstw. Jest ten program, ta krótka, szybka odpowiedź, zapowiedzią większego materiału, który zrobię o panu Mateuszu. O Mateuszu, jestem z nim na ty. A teraz, żeby nie przegapić tego drugiego programu, pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał. Piszcie opinie, piszcie w komentarze, co o tym myślicie. No i zanim przejdziemy do treści, zobaczcie jeszcze czołówkę mojego programu. Tak jak widzicie, jest ze mną moja żona, wydawczyni książki Buntownik, którą napisałem wspólnie z Mateuszem Kijowskim. Tak, nawiasem mówiąc, proporcje były takie, że Mateusz napisał 11 stron. 12, tak. Przepraszam, nie chciałbym zostać pozwany przez pana Kijowskiego za zniesławienie. Napisał 12 stron w 306 stronicowej książce, także plus fotografię, dobra. Znaczy w including możemy fotografię. Przejść do listu? Dobra, to Monika, przeczytaj list. Czytam list, który ukazał się 2-3 dni temu w internecie, na Facebooku. Mateusz Kijowski, Warszawa, do Piotr Surmaczyński, Londyn. Panie Surmaczyński, jesteś pan złodziejem, kłamcą, gnojem, szują i małą gnidą. Złodziejem, bo zawarłeś ze mną umowę, z której się nie wywiązałeś. Wedle moich ostatnich wyliczeń z końca czerwca 2019 roku jesteś mi winny około 4500 polskich złotych i nigdy nie zakwestionowałeś sposobu, w jaki te wyliczenia były zrobione. Kłamcom, bo przez te 2 lata obiecywałeś i opowiadałeś wszystkim, że skierujesz sprawę do wyjaśnienia przez prokuraturę, na co bardzo liczyłem, w nawiasie to, ale do tej pory nic takiego się nie zdarzyło. Gnojem, bo kiedy chciałem całą sprawę wyjaśnić z tobą, jak to jest przyjęte między cywilizowanymi ludźmi, zerwałeś wszelki kontakt oraz skasowałeś swoje konto na Telegramie, gdzie toczyły się wszystkie nasze uzgodnienia biznesowe i redakcyjne. U mnie jednak zachowała się cała korespondencja. Szują, bo opowiadasz o mnie niestworzone rzeczy ludziom, którzy nie mają możliwości, chęci ani śmiałości dowiedzieć się ode mnie, jak było, ale wierzą w to, co usłyszeli. No i małą gnidą, bo biegasz po Facebooku i się przyczepiasz w dowolnym miejscu, najchętniej snując insynuacje na temat mojego życia osobistego. A może to są projekcje twoich marzeń? Ciekawe, czy pogłoski o twoim życiu osobistym, które do mnie dotarły, z prośbą, żeby twoja żona się nie dowiedziała, są prawdziwe. Mnie to nie interesuje, ale kogoś ktoś może się kiedyś zainteresować. Podsumowanie teraz. Gdybyś pan był człowiekiem honoru, sprawa między nami byłaby już dawno wyjaśniona. W obecnej sytuacji nie zamierzam w żaden sposób się odnosić do twoich kłamstw, insynuacji, oszczerstw, fantazji, niezależnych opinii, innych brudów i zwykłego hejtu, które z siebie wylewasz. Ten cały ściek to twoje środowisko, nie moje.
Więc żegnam ozięble. Tak, Mateusz, więc zacznijmy od końca, ponieważ oglądam nieprawdopodobnie moje środowisko. Częściowo są to wspólne zbiory. Proszę Państwa, nie przejmujcie się, nie jesteście ściekiem, nie jesteście rynsztokiem, jesteście bardzo fajnymi ludźmi. Rozumiem zażenowanie niektórych. Postaram się Wam jakby naświetlić sprawę z mojego punktu widzenia, bo to jest list, film, materiał adresowany do Was, nie do Mateusza. Jak było naprawdę? Zacznijmy od końca. Nie mam żadnych najmniejszych fantazji seksualnych na temat Mateusza Kijowskiego. Mam żonę, ona chętnie się dowie od Kijowskiego tych rewelacji. Spodziewamy się tego, sprawdzamy codziennie na pudelku, na razie nic się nie okazało. No ale zobaczymy. W każdym razie Mateuszu, możesz być bezpieczny. Twoje kobiety nigdy nie będą przedmiotem moich umizgów, prób poderwania. Spoko. Dojdźmy do tego, że jestem kłamcą i złodziejem. Więc proszę Państwa, jestem współautorem książki Buntownik. Kiedyś przyjaźniliśmy się z Mateuszem, on przyjechał do Londynu na moje zaproszenie, mieszkał u mnie w domu, płaciłem za jego taksówki, płaciłem mu za alkohol, za kawę. Wszystko. Ci, co znają Mateusza, wiedzą, jak wygląda tego typu relacja. No i kiedy okazało się, że Gazeta Wyborcza wycofała się z pisania książki o nim, Mateuszowi zaproponowałem, to ja mogę napisać książkę. Ja od 2015 roku pracuję w wydawnictwie Meridian. Jest to firma, która nie jest może non-profit, bo jakieś tam zyski przynosimy, natomiast nie jest to moje główne źródło utrzymania. Ja siebie i rodzinę utrzymuję z innej pracy. Jestem normalnym człowiekiem, jestem jakimś biznesmenem, kapitalistą, który chce koniecznie zarobić na Kijowskim. No więc Kijowski się zgodził, tylko że w naszym wydawnictwie jest taka zasada, że po prostu ludzie sobie płacą za wydawanie u nas książek. Ja jak wydaję u siebie, to też jakby pokrywam część kosztów. Mateusz, ponieważ nie ma pieniędzy, zaproponował, że zrobimy zrzutkę i rzeczywiście powstała zrzutka, ludzie wpłacili około plus minus 2000 funtów, nie było to wystarczające na książkę, ale ponieważ ja też coś tam dołożyłem, książka wyszła, ukazała się. Strona była pod adresem buntownik.eu. Tutaj taka mała dygresja, anegdotka. W pewnym momencie, kiedy Mateusz chciał mi kiedyś, że tak powiem, popsuć reputację, powiedział, że ja czegoś zaniedbałem i Mateusz, i tam zostało zrobione szwedzkie porno na tej stronie. Nawet prasa polska się do mnie zwróciła z pytaniem, czy to prawda. To prawda, tam było szwedzkie porno, natomiast stroną i zbiórką zarządzał Mateusz Kijowski. Wprawdzie pieniądze wpływały na konto firmy wydawnictwa, ale jakby były przeznaczone na koszty druku. Dobra, przejdźmy do tego, że książka się ukazała. Mateusz Kijowski i Piotr Maczyński jako autorzy książki podpisali umowę. Mateusz Kijowski nie podpisał ze mną umowy, podpisał z wydawnictwem, w którym pracuję. Powiem więcej, ja nie byłem stroną podpisującą umowę z Mateuszem. Popatrzcie Państwo, tu jest umowa zawarta z Mateuszem Kijowskim, a podpisywał ją ówczesny dyrektor Grzegorz Spis i tutaj na dole też jest podpis Mateusza Kijowskiego. Mateusz Kijowski kłamie. To nie ja zawierałem z nim umowę i oczywiście umowa została zawarta i mogę powiedzieć za firmę, że firma jest za tym, żeby wziąć i przestrzegać warunków tej umowy, tylko według wyliczeń firmy, nie moich. My jesteśmy w 100% rozliczeni z Mateuszem, jeżeli chodzi o sprawy autorskie. Natomiast nie jesteśmy rozliczeni, jeżeli chodzi o sprawy związane z dystrybucją książki, bo jak Państwo może nie wiecie,
część nakładu, znaczną część nakładu, a kioski wziął i odebrał z drukarni sam. To znaczy, ja wziąłem chyba ze 2 czy 3 skrzynki książki do samochodu, żeby je sprzedawać w Wielkiej Brytanii, czy jak jestem gdzieś w Stanach na jakichś spotkaniach. To było jakieś, nie wiem, 30-40 książek. Natomiast całą wysyłkę sprzed sprzedaży, całą sprzedaż na miejscu, na spotkaniach prowadził Mateusz Kijowski. I on jakby dysponował magazynem tych książek. Mało tego, on na pewnym etapie przyjął też ustnie naszą propozycję, żeby być dystrybutorem tych książek i przyjął również inne książki. Książki na przykład o Związku Pisarzy Polskich, z którym wydawnictwo miało umowę, to były pamiętniki literackie. Przyjął książki moje, które były dystrybuowane, kilka tytułów w każdym razie. I w pewnym momencie Mateusz Kijowski się na nas obraził, na mnie i na moją żonę z jakichś tam powodów i odmówił wpłaty gotówki, którą miał ze sprzedaży gotówkowej na konto firmy. Natomiast zażądał potwierdzeń jakichś, nawet nie wpłata, potwierdzeń jakichś zaległości, które firma w stosunku do niego ma z tytułu umów autorskich i powiedział, że dopóki nie zapłacimy, nie potwierdzimy mu tych zaległości, to on nie wyda nam książek, odmówił realizacji zamówień, czyli jak ktoś zapłacił za książkę w Polsce, nie tylko za Buntownika, to Kijowski od pewnego momentu powiedział, że ja nie wysyłam, dopóki mi nie potwierdzicie. Ja byłem skłonny wszystko potwierdzić, na to są oczywiście dokumenty, ale do potwierdzenia nie doszło. Kijowski nigdy nas nie dopuścił do możliwości zrobienia inwentaryzacji, do sprawdzenia stanu kasy. On wręcz, że tak powiem, wyniósł te książki tam, gdzie z miejsca, gdzie były składowane. To miało związek z jego sytuacją, ale w każdym razie w owczarni, tam gdzie pierwotnie były, te książki się już nie znajdują. Co do kwestii prokuratury, zgłoszenia do tego, to zgłoszenie będzie. Będzie w innym czasie. Po pierwsze jest pandemia i ze względów epidemiologicznych trudno byłoby mi w tej chwili jeździć do Polski i to byłby duży koszt zgłaszania tego wszystkiego. Przestępstwo oszustwa, o które podejrzewamy pana Mateusza, przedawnia się po 10 latach, więc poczekamy, kiedy PiS straci władzę, kiedy uspokoi się sytuacja, zgłosimy to, bo nie chcielibyśmy, żeby propaganda czy PiS-owska TVP, czy sam pan Mateusz w jakiś sposób wykorzystywał tą sytuację i nagłaśniał ją jako sprawę polityczną. Moim zdaniem, opinii zarządu firmy, jest to zwykłe oszustwo i nie ma potrzeby tutaj robić jakiejś sprawy politycznej z tego. W momencie, kiedy dojdzie do sprawy w wolnej Polsce, gdzie prokuratura będzie niezależna i pan Mateusz prawdopodobnie będzie mógł liczyć na dużo sprawiedliwsze traktowanie, ale z drugiej strony nie będzie mógł podciągać to pod sprawę polityczną. Prawdopodobnie nie będzie już wtedy mógł liczyć na świetnego adwokata pro bono, który go wybroni ze wszystkiego. Więc poczekamy. Ja trzymam kciuki. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli czekać 10 lat do utraty władzy przez PiS, że przyjdzie to szybciej. Wtedy sprawa spowództwa firmy, nie mojego, trafi do sądu. Natomiast chciałem państwu powiedzieć jeszcze o innej rzeczy, że za chwilę będziemy robić, właściwie już powstał i zostanie złożony subsydiarny akt oskarżenia przeciwko panu Kijowskiemu w sprawie znieważenia mnie w tym liście i pomówienia, albowiem jak sami państwo widzieliście, to nie ja z nim podpisałem tą umowę i uważam, że cywilizowani ludzie między sobą nie powinni nazywać się takimi słowami, takimi obelżywymi słowami, jakich używał pan Mateusz Kijowski. I tutaj prośba do państwa, bo wiem, że różni ludzie będą tego słuchać. Taki akt oskarżenia idzie bezpośrednio do sądu, więc mija prokuraturę. Miejmy nadzieję, że trafi na niezależny skład, ale w tej chwili Mateusz pewno będzie miał powód do organizowania zbiórek i pomocy. To nie jest sprawa polityczna. Moje poglądy polityczne są zgodne z tym, co oficjalnie twierdzi Mateusz Kijowski. Nie jestem zwolennikiem PiS-u, nie jestem zwolennikiem utrzymania
tej władzy. Jestem zwolennikiem tego, żeby ludzie się nie obrażali wzajemnie, żeby nie mówili o sobie kanalie, złodzieje, nie pomawiali się. Dlatego zdecydowałem się złożyć ten akt oskarżenia bezpośrednio do sądu przeciwko panu Mateuszowi. Natomiast no, wyrok może zapaść no, tragiczny. Myślę, że dla Mateusza lepiej byłoby, znaczy w jego mniemaniu, polec na barykadzie niż zostać skazanym na pracę. A to mu właśnie grozi. W tej sytuacji przy pomówieniu, przy znieważeniu prawdopodobny wyrok, jeżeli zapadnie przed sądem, skaże pana Kijowskiego na ileś tam godzin pracy. Miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, proszę Państwa, żeby przeżył. Dobra, dziękuję bardzo i czekajcie na taki większy materiał o sprawie, który będzie niedługo. Do zobaczenia.